oceniam bardzo pozytywnie. Chłopcy są bardzo zaangażowani, wykonują wszystkie polecenia. Trenujemy u Michała Zajki bardzo ciężko. Uważam, że to będzie miało duży wpływ na drużynę w rundzie wiosennej. Jeżeli chodzi o grę, no to jeszcze do tego nie przykładamy nie wiadomo jakiego znaczenia. Chodzi nam o jednostki treningowe. Jeżeli chodzi o samą grę, to nie wygląda to źle, tak? Graliśmy dwa sparingi, jeden z drużyną z piątej ligi, z wiceliderem. No to wiadomo, przeważaliśmy i stworzyliśmy sobie dużo sytuacji podbramkowych. Czy chodzi o sparring z Łęczno, wypadliśmy na tle przeciwnika z wyższej ligi, uważam, bardzo dobrze. Momentami graliśmy jak równy z równym. No i myślę, że ten wynik 3-3 jest adekwatny do poziomu spotkania. Coraz bardziej intensywnie pracujemy. Okres dochodzeniowy będzie w czasie okresu feriowego. Będziemy pracować praktycznie codziennie po dwa treningi. Skupiamy się, aby przygotować zespół jak najlepiej do rundy rewanżowej. Liczymy tutaj na jakieś wzmocnienia. Rozmowy są prowadzone z zawodnikami. No i troszeczkę chcemy odmłodzić ten zespół. Docelowo chcielibyśmy, żeby minimum 5 zawodników wzmocniło szeregi AWI. Na tą chwilę 6 zawodników odeszło. Tego mówię, takich 5, które dadzą jakość drużynie, chcielibyśmy wzmocnić. Na tą chwilę już podpisaliśmy umowę ze stoperem, z Przemkiem, który jest też młodzieżowcem, czyli jest to dla nas atut. Rozmowy są prowadzone jeszcze z dwoma zawodnikami. No powróciłem tutaj po paru latach. Dużą część swojej przygody czy kariery spędziłem w Świdniku. Zawsze mam sentyment do tego miejsca. Pracuje mi się ok. Pracuję z pierwszą drużyną i z rezerwami. Chłopcy, którzy przychodzą z pasji do dwójki, są bardzo zaangażowani. Nie mogę narzekać na zaangażowanie czy w pierwszym, czy w drugim zespole. Zostałem przyjęty bardzo, bardzo ciepło i z tego się cieszę.